witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Jesteśmy właśnie w drodze do Nowego Jorku. Teraz mamy przesiadkę w Genewie. Przyjechaliśmy tutaj jakieś 15 minut temu. Tutaj jest nasz pokój, jak widzicie, nie jest super duży, ale jest bardzo sympatyczny, ładny, a najśmieszniejsze jest to. I tam jest łazienka i wanna, więc spoko. I pokażę wam jeszcze widok z okna, jak mi się uda przedrzeć przez ten kilogram firanki. O, jest. Ta-da! Taki mamy widok. Słuchajcie, prysznic i człowiek od razu czuje się jak nowonarodzony. Musiałam nałożyć na twarz chyba z 15 warstw kremu po tym locie, bo jakaś masakra była z tą klimą. Nieważne, dlatego teraz wyglądam tak, jak wyglądam. W każdym razie idziemy coś zjeść wreszcie, bo tutaj jest już godzina chyba 17, z tego co się orientuję, nawet po 17. U nas jest godzina 23. Jesteśmy mega padnięci, ale no szkoda tracić dnia, także idziemy coś zjeść i może potem jeszcze gdzieś tutaj w okolicy wybierzemy. No i oczywiście zabieram was ze sobą. Jesteśmy w Bill's Barnburger i planujemy sobie teraz coś dobrego tutaj zjeść. Ja znalazłam coś, co się nazywa, uwaga, muszę wyostrzyć, jest Fat Cat. I właśnie to zamierzałam teraz zjeść. Wybór piwa też jest, oj, sorry, wybór piwa też jest zacny. A miejsce wygląda tak, bardzo przyjemne. Do picia pojawił się Brooklyn Lager, którego już dzisiaj piłam w Curychu, ale wiecie, w Nowym Jorku smakuje inaczej. Tak, słuchajcie, wygląda Fat Cat. Zapowiada się bardzo dobrze. No i moje frytki z batatów. Czekajcie, spróbuję jednego wziąć. No, to jest w ogóle czad. Mhm. Dobra. Tak wygląda z zewnątrz miejsce, w którym jedliśmy i teraz wam pokażę coś ciekawego. Nie chcę za bardzo tych ludzi filmować, więc musicie przyjść dokładnie. Tam jest takie A i to jest ocena inspekcji sanitarnej. Jak będziecie w Nowym Jorku, to wszystkie knajpki, restauracje, bary oznaczone A świadczą o tym, że jest czysto i można śmiało jeść. Wszystko poniżej A podobno jest dość ryzykowne, ale jeszcze nie sprawdziliśmy. Broadway. A teraz kryjemy się już do Times Square, które wszyscy znamy z obrazków i zobaczymy, jak tam jest. Póki co dużo ludzi i średni zapach, ale to chyba przez po prostu ilość ludzi tutaj. Śmieci na ulicach. No właśnie, jak mieszkaliśmy w Bazylei, to się zdawało śmieci na ulicach i powiem wam, że tam bardziej śmierdziało. Nie wiem, z czego to wynikało. Może tutaj po prostu szybciej je zbierają. Informacja praktyczna, możecie taką kartę sobie wydrukować w automacie i za 32 dolary przez 7 dni jeździć dowoli metrem w tej wepce. Także moim zdaniem się całkiem opłaca. Dzień dobry, Nowy Jork. Pokażę wam jeszcze dzisiaj rano widok za oknem, bo to jest coś, czego wczoraj nie ogarnęłam zupełnie. Pod samymi oknami mamy High Line i to jest taka droga, park, można powiedzieć, który kiedyś był, jak widzicie, torowiskiem po prostu. I może się to nawet dzisiaj przejdę. No a teraz zmykamy na śniadanie. Jest nasze śniadanko, zobaczcie, jakie piękne. To są bajgle. Jeden jest z łososiem, połówka, a druga połówka jest z wołowiną, jak widać. I tutaj osobno jest zapakowany w ogóle chyba to jest sorówka i jakiś taki ogóreczek.
Także będę zaraz próbować, ale wszystko wygląda mega pysznie. Nowy Jork dzisiaj nie rozpieszcza pogodą, chociaż jest słonecznie, to jest bardzo zimno i wiecznie. Ale postanowiłam się przejść to teraz Highline. Paweł ma dzisiaj spotkania służbowe i jutro też, także dzisiaj będę sobie zwiedzała sama. Ale myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. Także nadrobię te rzeczy, które on widział, jak był tutaj beze mnie. Właśnie się dowiedziałam, że Highline ma 2,33 km długości, także idealnie na spacerek. I powiem wam, że jest bardzo przyjemnie. Teraz się zrobiło chyba bardziej tłoczno, bo jestem bliżej tych, wiecie, miejsc, gdzie po prostu przybywa więcej ludzi. Ale jest bardzo sympatycznie, więc jeżeli będziecie w Nowym Jorku, macie czas, to bardzo też polecam. A tutaj jest miejsce, w którym można sobie posiedzieć i popatrzeć na, nie wiem, w zasadzie na co chyba, na co, jak wygląda Nowy Jork, jak jeżdżą auta i tak dalej. Nowy Jork, a tam już jest New Jersey i pomiędzy jest rzeka Hudson, na której lądował awaryjnie samolot i o tej historii zrobiono film Sally, który pewnie część z was już oglądała, ja jeszcze nie, ale mam zamiar go obejrzeć, także nie wiem dokładnie w którym miejscu rzeki, ale na pewno na rzece Hudson. Are you listening? Tutaj na rogu możecie zaraz zobaczyć takiego wielkiego M&M'sa. Jest cały sklep poświęcony właśnie M&M'som, jest ogromny i ja teraz do niego pójdę, może znajdę jakieś fajne, ciekawe smaki, które będzie można przetestować. A po drugiej stronie jest wielki Hershey's, wielki Reese's, także coś dla fanów słodyczy, naprawdę raj wręcz dla fanów słodyczy. Zobaczcie, jak dzisiaj wieje. Normalnie można by kręcić timelapsy bez czasu. I tylko ta bliższa warstwa chmur się przesuwa, ta górna nie. Strasznie dziwnie to wygląda. Słuchajcie, jestem we włoskiej restauracji, bo tylko to było wolne, wszystkie inne pokoje zajęte, ale jedzenie wygląda mega dobrze. Teraz pokażę wam coś wyjątkowego. Co prawda aktualnie jest wielkości główki od szpilki, ale tam jest Statua Wolności. Teraz będę przybliżać jakieś 30 minut, możecie sobie przewinąć. Nie no, żartuję, jest szybciej. Zobaczcie, widać? No bardziej nie przybliżę, bo już będzie brzydki zoom. Już jest brzydki. O, zostawimy tak. Proszę Państwa. To jest Statua Wolności. O, tu. To, co teraz widzicie przede mną, najwyższa, to jest One World Trade Center, który stoi w miejscu, w którym stały dwie wieże. No prawie. I tam się jutro udam i pokażę wam, co tam jest teraz. To 8 milionów ludzi. Na samym Manhattanie mieszka ich milion. A zobaczcie teraz. Jest totalnie pusto. Nie jest późno, jest po 20. No pogoda jest taka sobie, bo troszkę pokropiło. Ale powiem wam, że jest fajnie. Kolacja Bubby's. Nie wiem, jak się to czyta, chyba tak.
do którego próbowałam dostać się na obiad, ale wszystko było zajęte i kazali mi czekać 15 minut. 15. Przepraszam. Miejsce wygląda tak. I ogólnie taki, wiecie, taki fast food trochę pewnie, ale zobaczymy, może będzie super pyszne. I tutaj jest tak, że można sobie wybrać jedną rzecz z tej listy, dwie z tej listy i jedną z tej. I oczywiście już 10 minut się zastanawiamy, co chcemy. Właściwie wszystko zapowiada bardzo spoko. Zmykamy już do hotelu, bo wieje coraz bardziej zimno, coraz bardziej. I późno coraz bardziej. Także do zobaczenia jutro. Jeszcze tu jesteście?